moim serialu Praca na farmie w Danii, żniwa, dzień siódmy. Ale tak naprawdę już nie żniwa. Znaczy żniwa są, ale mnie wysyłają dzisiaj na orkę pod rzepak. Będą dzisiaj chyba po południu dalej kosić pszenicę, ale spadło trochę deszczu wczoraj i nie wiadomo, czy w ogóle dzisiaj kombaj ruszy. No a ja jadę orać pod rzepak. Wczoraj też próbowałem, ale było bardzo sucho i pług nie chciał wchodzić w ziemię, bo trawę orzemy, trawa wypiła wodę. Ale wymieniliśmy wczoraj wieczorem wszystkie dłuta na lemieszach, łozy i piersi i może będzie zaraz już dobrze. Mamy do zarania dzisiaj 13 hektarów. Później przeskakujemy na następne miejsce, gdzie będzie chyba z 50. Czyli ja będę chyba teraz przez tydzień orał. Oni będą kosić dalej. I jak skończę rzepaki, to będę dalej też z nimi woził zboże, albo kosił, nie wiem. Każdy dzień jest inny. Wiadomo, co się może zdarzyć. Zobaczcie, w ogóle nie ma wilgoci na głębokości 20 cm. Suchota niesamowita. Wszystkiego pługa tutaj w ziemię nie włoży. Ten deszcz, co wczoraj spadł, to widać go w górnej warstwie trawy, mimo że trawa go już wypija. A na dole nie ma nic. Gdyby nie ten deszcz wczorajszy wielki, to kurzyłoby się strasznie. A tak trawa zabiera to wszystko. Zobaczcie tutaj na ażury, jaki jest popiół. Przypomniało mi się coś i muszę dograć wam upgrade do tego filmu, że zapomniałem o was wszystkich tych, którzy macie właśnie te technika rolnicze typowo, że zwierzęta, hodowla zwierzęca i hodowla roślinna. Takie osoby też są bardzo potrzebne na tych farmach takich, gdzie jest 300 krów, 500 krów. Tam właśnie taki zootechnik jest bardzo potrzebny niż taki ktoś jak ja, nie? I też jest dużo właśnie zapotrzebowania na takie osoby na takich farmach, gdzie jest dużo krów, tuczników. I też taka praca jest w Danii. Jest bardzo dużo, bo jest dużo świń i mimo że zamykają część hodowli, ale jest wciąż bardzo duże zapotrzebowanie na takie osoby.
Oraz krowy, ale krowy to bardziej ten rejon Jutlandii, nie tu gdzie jestem koło Kopenhagi, tylko Jutlandia, nie? Chociaż tutaj też znam wielu gospodarzy, co mają 500 krów mlecznych, nie 300, nie? Także dla was też jest tutaj robota i takich ludzi też potrzeba tutaj. Także powodzenia jeszcze raz. Chcę wam pokazać, jak jest nagrzany pług podczerwieni. Zobaczcie, cylindry dwa siłowników, gorące. Ale najbardziej chcę wam pokazać, jak dłuta się grzeją od lemieszy. Zobaczcie, jaką mają zmienioną temperaturę. Widzicie? Wszystkie mają inną temperaturę. Więc nawet dotykam, jest bardzo ciepłe. Płozy też trochę. Jak od razu wyciągnę z gleby, to aż czuję, jak dotnę, że jest bardzo gorące. I to wszystko dlatego, że jest tak bardzo sucho. Jest duże tarcie. Nie ma w ogóle chłodzenia. Pokażę wam jeszcze z tej strony i ciągnik. Widać rurę wydechową i turbinę z przodu, jak są nagrzane. To jest turboładowarkę, a przede wszystkim wydech. Tak to wygląda. Kończy orać to pole. Rzecz chcę wam powiedzieć, co tutaj mam podczas żniw, nie tylko żniw, widzicie, orki w wrześniu też, to że dostaję zawsze obiad o kolację codziennie, czyli cały sierpień nie muszę mieć jedzenia swojego i wrzesień też, jak pracuję blisko bazy. Ale jak jestem tam gdzieś 50 km hen daleko, to nie, ale tak to dostaję cały czas jedzenie. Także to jest też fajna rzecz i jedzenie jest bardzo dobre. Także dlatego też lubię te miejsce, co pracuję i nie chcę się przenieść w inne. No, to smacznego. Bazy, nasmarowałem pług, zatankowałem ciągnik, przejrzałem sprzęt. Zadzwonili do mnie, że jeden z dodatkowych kierowców spanikował i muszę go zastąpić. Jadę do kombajnu, bo jest 21 godzina. A jutro rano na siódmą znowu do pługa. Będę orał.
bagniste i się zawsze zakopujemy. Robimy wyładunek teraz, żeby się nie zaryć. Unloading over on. Godzina, nie ma nikogo na drodze, tylko my. Nie wiem, czy spać w ciągniku, czy iść do domu. Nie ma co. Znam tu takich Duńczyków, co robią na... prasują słomę na prasach non stop. I są nawet po 100 km od bazy. To chłopaki prasują słomę do pierwszej w nocy. Kładą się w ciągnikach spać, nie opłaca im się zjeżdżać, mówią. Śpią do 8 rano, przedmuchają sprężarką sprzęty, lecą dalej. Znam też jednego gościa, co pracuje w SKR-ze, ma magnuma takiego jak ja i gnojówę wozi beczkowozem dużym. To normalnie na podłodze w magnumie śpi, ma poduszkę, koc. Cofa siedzenie, normalnie jest magnum, ma tak dużą podłogę na dole, że od szyby do szyby gość już się śpi. Także widzicie, jakie są w Danii tematy w rolnictwie. Tak samo jak i u nas.